Dzień dobry, kochani. Witam Was w kartach dnia na sobotę. Sobota, karty dnia. Już sprawdzę, jakie energie nam będą towarzyszyć. Wracamy do naszego wnętrza. Łapiemy równowagę. Jesteśmy w bardzo bliskim kontakcie z tym drugim światem. I gdzieś odpływamy. No taki piękny mi się ten dzień pokazał. Mam nadzieję, że będziecie mieć okazję do tego, żeby wejść właśnie w głąb siebie, być blisko tego swojego wnętrza, że nawet jeśli będą takie sprawy, które będą Was rozpraszać, to Wy będziecie potrafili skupić się na sobie, na swoich potrzebach i podszeptach, bo dzisiaj tych podszeptów będzie naprawdę dużo i tylko trzeba będzie nastawić właśnie te swoje wewnętrzne słyszenie, widzenie też dla niektórych, na to, żeby to usłyszeć i zobaczyć. Tak więc nie bez kozery mi się ten księżyc pokazał. Księżyc jako coś nieodkrytego, coś, czego nie widać takim wzrokiem, który jest liniowy, którym patrzymy na te rzeczy materialne. Dzisiaj widzimy to, co jest w nas. Tak jak mówię, jeżeli czuliście też w jakimś stopniu brak równowagi, to okazja do tego, żeby właśnie ta równowaga wróciła, pokazała mi się już z samego rana. Oczywiście można sobie w jakiś tam sposób pomóc. Zastanówcie się, co jest takiego, co pomaga Wam wrócić na właściwe tory. Czy to jest medytacja na przykład, czy to jest jakaś kojąca rozmowa z Waszym człowiekiem, tak? Z Waszym ulubionym człowiekiem na świecie. I wtedy wystarczy właśnie odezwać się do tego kogoś albo umówić się z tą osobą. Będziecie też mieć takie poczucie, że w dniu dzisiejszym za sprawą właśnie tych podszeptów, które tutaj się pokazały, będziecie mogli podjąć decyzje, które być może wcześniej Was powolutku dojrzewały. Mam wrażenie, że będziecie właśnie mieć też taką potrzebę, dlatego że pod koniec tego dnia pojawiła się karta brama. Idziemy dalej, tak? Wypływamy na głębie, mówiąc taką religijną metaforą. Być może płyniemy w nieznane, ale biorąc pod uwagę to, że to nie są nieprzemyślane decyzje albo podjęte tak spontanicznie, to nie musicie się bać, tak? Tylko tutaj Wam w ten sposób powiem. Co jeszcze mi się tutaj pokazało? Jeśli chodzi o tył talii, ten pustelnik przy piątce mieczy i czwórce mieczy sugeruje, że jeżeli tylko macie okazję, tylko możecie, to ten dzień jest dobry, żeby pobyć samemu ze sobą, żeby docenić swoje towarzystwo, żeby docenić siebie w ogóle. Jeżeli ktoś mocno będzie naciskał na spotkanie, to może się wydarzyć jakaś taka sytuacja, która nie do końca będzie przyjemna. Oczywiście może być tak, że ktoś już jest umówiony albo idzie na jakieś spotkanie, albo ktoś tak mocno będzie naciskał na odwiedziny, że no po prostu nie będziemy mogli spełnić właśnie tej potrzeby bycia samemu ze sobą. No to wtedy też należy brać pod uwagę to, że będziecie mieć taką ochotę, żeby po prostu uciec gdzieś i sobie pobyć samemu. Wystarczy to poobserwować i w najbardziej odpowiednim momencie wyjść po angielsku, że tak powiem. Tak więc takie informacje, no fajny dzień dla wszystkich introwertyków.
To jest, powiedziałabym, że raj. Dajcie znać, proszę, czy rzeczywiście macie taką potrzebę, żeby być w sobie, żeby porozmawiać ze sobą w tym dniu, pobyć samemu ze sobą. Takie informacje dla Was, jeśli chodzi o tę sobotę. Ja Wam ze swojej strony życzę wszystkiego dobrego, udanego dnia i do usłyszenia już w kartach dnia na niedzielę. Trzymajcie się.